Pierwsza noc na bezludnej wyspie została zaliczona, więc śmiało możemy rozpocząć drugi dzień. Zobaczcie, jaka jest piękna pogoda. To jest oczywiście Strander Deep. Zobaczymy, czy jest jakaś woda. Jest. Coś się uzbierało, także super. Zobaczmy statystyki. Okej, potrzebuję troszkę więcej wody. Zobaczymy, ile mi to daje. No, w sumie niedużo. Ale dzisiaj będę chciał sobie na pewno pozwiedzać tutaj troszkę ten teren, te wyspy. Te wyspy cały czas są gdzieś w oddali. Tak samo jak promocje. One nie są w oddali, one są tutaj bliziutko. Możecie sobie tanio kupić gierki. Polecam, obczajcie link w opisie, no i jak będziecie tam zjeżdżali, to możecie strzelić łapę w górę. Ale dobra, co się stało pomiędzy odcinkami? W sumie tak naprawdę nic. Skończyliśmy tutaj mniej więcej, gdzie byłem ostatnim razem, chociaż jak widzicie, nie mam już tego uczulenia, tej wysypki, nieważne co to było. Udało mi się tego pozbyć, ok? Po prostu jeszcze raz wylądowałem na tej wyspie i tym razem nie popełniłem tego błędu, chociaż wiem, że tu jest taka roślinka, która nazywa się Pipi. I z tej roślinki Pipi możemy sobie zrobić właśnie takie lekarstwo, które mnie uleczy, także już na przyszłość będę wiedział. I zrobiłem taki młot. Nie mam pojęcia, jak dokładnie działa budowanie. Aha, tak działa. Dobra, czyli potrzebuję naprawdę bardzo, bardzo dużo patyków. Ale ja też nie jestem pewien, czy będę mieszkał na tej wyspie. Czy czasami nie zabiorę wszystkich swoich przedmiotów i nie wyprawię się na jakąś z tych wysep. Chociaż może jeszcze w tym odcinku sobie tutaj pomieszkamy. Może zrobimy jakiś taki pierwszy domek. Dobra, tutaj mam wodę. Patyki gdzieś powinienem mieć, czekajcie, lina. Właśnie, też potrzebuję liny, żeby sobie zrobić taki pasek na przedmioty. Widzicie, on jest tutaj na dole. To jest bardzo fajna sprawa i potrzebuję patyków. No to sobie pościnamy to i zrobimy pierwszy fundament. Pierwszy fundament jest prawie zrobiony. Zobaczcie, to będzie początek czegoś pięknego i to tam tak będzie wyglądał mój dom. W tym sensie to nie będzie jeden oczywiście fundament. Teraz czeka mnie zrobienie troszeczkę większej ilości tych fundamentów. Zobaczcie, w międzyczasie harvesting udało mi się wbić już na trzeci poziom. Okej, fundament tutaj sobie damy. Wiecie co? Ja zrobię szybko szkielet tego, bo wydaje mi się, że mogę coś takiego zrobić i za chwilę zrobimy po prostu przyspieszoną wersję budowy tego domu. Fundamenty już są, więc teraz czas na ściany. Chciałem wam teraz pokazać mój skończony dom. Okazuje się, że brakuje mi jednej rzeczy, żeby zrobić młot i dorobić tutaj dwie ściany plus jeszcze sufit jest tutaj potrzebny, ale tak się mój domek aktualnie prezentuje. Powiem wam, że jest naprawdę bardzo przytulnie. Ale zdałem sobie sprawę, że przecież ja tu nie będę mieszkał. W tym sensie to jest taki pierwszy dom i tak naprawdę na pierwszą kryjówkę śmiało może, za pierwszą kryjówkę może śmiało mi robić ten namiot, więc trochę to był błąd, że zmarnowałem tyle surowców właśnie z tej wyspy. Ale żeby nie wszystko poszło na marne, pójdziemy teraz zobaczyć te dwie rzeczy, które tutaj są. Czekajcie, wyrzucę sobie to. Okej, tylko pójdziemy z toporkiem, ponieważ mamy zatopiony statek tutaj i coś jeszcze powinno być z tego co pamiętam, nie wiem czy z której... O, właśnie. Tutaj mamy jeden taki zatopiony jakiś wrak statku. I tutaj też coś mamy bliżej, także zaczniemy sobie od tego bliżej. Mam nadzieję, że mnie jakiś rekin tutaj nie pokona. O, zobaczcie, jakie mam piękne statystyki. Ty, no kurde. Jestem i napojony, i najedzony. Wszystko jest tak, jak powinno być. Dobra. I czy ja tutaj znajdę linę? Bo nie... Wow, opony? Co ja mogę zrobić z oponami? Ty, uderzam w to. Okej. Okay. Nie wiem, czy te opony będą przydatne do czegoś, ale na razie niech sobie tutaj leżą. Pytanie, czy na przykład będę mógł tam wpłynąć na dół, czy będę mógł. Days, o, widzicie, przetrwałem już 2 dni, bo oczywiście pomiędzy tym wszystkim zbierałem surowce i plus jeszcze, o, otwórz drzwi, dobra, plus jeszcze się przespałem. Ty, tutaj coś było? Jeju, mi się wydawało, dobra, to jest tylko fala. Mamy łóżko piętrowe, troszkę zniszczone, tu jest jakiś kontener, co to jest, blacha? Aha, powiem wam, że nie warto, naprawdę nie warto było tutaj przychodzić, bo kompletnie nic nie ma. Ja mam ten ponton, tą moją drogę ucieczki z tej wyspy, więc... Oh shit, nie mam ochoty z tobą walczyć, panie rekinie. Czy on... O, jest tutaj. Jest bardzo blisko. Ja nie mam włóczni. Ty, nie spodziewałem się, że on będzie tutaj sobie pływał. Ja pierdziele. Pierwsze spotkanie z rekinem, które się nie zakończyło moją śmiercią. Może on po prostu nie był mną zainteresowany? Może dopiero później będzie agresywny? Nie, no wiadomo, jeżeli bym do niego podpłynął, to raczej zrobiłby mi krzywdę. Ale no, troszkę się wystraszyłem, bo wiem, że jeżeli tutaj umrzemy, to nie ma czegoś takiego, jak wiecie. Wezmę sobie, wczytam grę i będę mógł kontynuować, tylko chyba trzeba zaczynać od początku. Więc muszę uważać na wszelkie swoje kroki. Aha, i tam jest ten wrak. Tylko, że...
z tego co widzę, ten wrak jest dość daleko. Tam, jaka ta wyspa jest ogromna, tamta. Tu w ogóle coś jest. Gdzie tam coś jest? Nie wiem, czy to jest jakaś wysepka, czy potwór. Wiem, że tu są bossy do pokonania. Mamy te rzeczy fabularne, które będę chciał podkrywać. Dobra, płyniemy. Może z tym pontonem powinienem popłynąć. Albo, wiecie co, ryzykujemy. Najwyżej będę wiedział, że przy kolejnym podejściu od razu iść na kolejną wyspę, bo tutaj nie znajdę niestety nic. Rekinie, gdzie jesteś? Dobra, nie. Myślałem, że tutaj coś jest, że ta skała to jest jakiś ogromny stwór, ale nie. Okazuje się, że nie. Pick up, tap to open. O, flare gun. Label, co to jest? Aha, będę mógł opisywać różne rzeczy, czyli na przykład jeżeli będę miał skrzynki, to później będę mógł je jakoś tam opisać. Ty, płaszczki, tu jaka ogromna ryba. Dobra, ja się boję troszeczkę takich rzeczy, dlatego widzicie, ja to obserwuję. Nie wiem, czy czasami tylko rekin mnie nie może zaatakować, tak kiedyś było. Container, okej. Okay. Mamy skórę i tutaj mamy coś jeszcze. A, plank scrap. No powiem wam tak, chyba się spodziewałem troszeczkę lepszego łupu, ale i tak... Fajnie, że cokolwiek udało się zdobyć. Jeszcze tutaj? Nie, tutaj nic nie ma. Czyli nawet nie muszę to powiedzieć. Jezu, jaka ta ryba jest ogromna. Co jest? Co jest z tą rybą, że ona jest taka duża? Nie wiem, nie widziałem jeszcze tak dużej ryby. Dobra, otwórzmy E. Zobaczmy, czy coś jeszcze się tutaj ukryło. O, właśnie, jest jeszcze jedna. Mamy trochę silnika. Właśnie, czyli będę przecież mógł zbudować jakąś motorówkę pewnie. No, albo może to jest rzecz fabularna? Engine. Oho, ho, no to widzicie, troszeczkę się to rozkręciło, tylko ja się zastanawiam, jak mam przenieść te wszystkie moje przedmioty na tą wyspę, bo widzę, że tam są jakieś domki, więc dobrze byłoby po prostu przejąć sobie ten jeden domek i wiecie, nie budować się tutaj. Zobaczę czy... Nie, odejdź, odejdź mi z tym. Wezmę... Ty, gdzie mam mój toporek? Ja wyrzuciłem swój toporek przez przypadek, przecież byłem przed chwilą z toporkiem, nieważne. Zaraz się tym zajmę. Jeszcze chcę sprawdzić, czy... O, właśnie, mamy to, palm sapling. No właśnie to mi jest potrzebne, żeby stworzyć linę, żeby stworzyć młot do budowy do mojego domu, ale teraz tak się zastanawiam, że rzeczywiście mogę stąd już raczej zwijać. No, trzeba będzie po prostu popłynąć sobie do tamtej wyspy. Kurde, ale ta wyspa jest naprawdę ogromna. No, tutaj będzie zwiedzania, także jeszcze chcę zobaczyć, jak wygląda na horyzoncie ta moja wysepka, którą przed chwilą opuściłem. A, i to jest ciekawe, że mogłem rzeczywiście zabrać wszystkie rzeczy. Wziąłem rozpałkę na próbę i tam jest moja wysepka, widzicie? Nie, przepraszam. To jest moja wysepka, czy to jest? Tak, to jest chyba moja wysepka. Także, no, będziemy na pewno operowali teraz na o wiele, wiele większym terenie. To są oczywiście customowe wyspy, tak? Gdyby ktoś się zastanawiał, to nie są wygenerowane przez gierkę, tylko wow! Ale tu mam jakieś budynki do zwiedzania. Ty, przecież ja mogę sobie śmiało przejąć taki jeden budynek, kontener. Kompas mam, a ja tam kompas zostawiłem. Teraz sobie przypomniałem o tym, że tam kompas przecież miałem. Dobra, także wiecie co? Wezmę, rozstawię tutaj jakieś takie początkowe rzeczy, żebym za bardzo... Ty. Okej. No, tam jest jakiś ogromny krab. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy też nie. Trochę mi zaczęła gra lagować, co jest dość dziwne. Będę musiał gdzieś rozstawić jakąś taką bazę. Kolejny gigakrab. Okej, to jest wyspa giga krabów. Ty, muszę go pokonać. Muszę tego kraba pokonać. Dwa! A, zostaw mnie! Czekaj, czy ty mnie zatrułeś? Healthy. A nie, okej. Okay. Jeju, atakuje mnie! Odejdź! Odejdź, odejdź. Mogę ciebie rzucić włócznią? Nie, nie mogę. Dobra, mamy problem. Mamy problem, widzowie. Odejdź! No, czekaj. Czemu ja nie mogę go uderzyć? Ej, serio, czemu nie mogę uderzyć kraba? A, no nie mówcie, że nie będę mógł przeżyć na tej wyspie teraz, bo tutaj są jakieś ogromne, ogromne, gigantyczne kraby. Dobra, trzeba znaleźć inne miejsce. Już wiem, czekajcie, tu był jeden krab. Co to jest? O, cześć. Okej, on mnie akurat ignoruje. Ale dlaczego tak FPS-y spadły w gierce? Ja mam teraz 30 FPS-ów w grze, co nie powinno, wiadomo, tak to wyglądać. Czy tu jest kolejny giga krab, czy co to jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. To jest tyle różnych takich, nie wiem, jakichś ruin, pozostałości jakichś cywilizacji. O, siema, to jest... A, okej, okay. Uciekasz ode mnie. Dobra, to uciekaj, nie będę ciebie zatrzymywał. Muszę znaleźć miejsce, gdzie będę w miarę bezpieczny. Dobra, to są racje żywnościowe, to jest kolejna skrzynka. Ale mi chodzi o miejsce, gdzie mi będzie krabów. Czy to jest to miejsce? Mógłbym sobie zrobić tutaj namiocik. Widok jest całkiem... A, no tak.
Kraby tutaj są. I to jeszcze są te ogromne kraby. Gdyby to były te... A nie, są maluszki. Okej, okay, maluszki są. Wiadomo, włócznia by się jeszcze przydała. Dobra, ale to miejsce wydaje mi się, że będzie całkiem spoko. Jeszcze zobaczę. Tak, raczej... A, tu jest kolejny krab. Ja pierdzielę. No i co? Szukasz już miejsca, żeby... Chociaż nie, one nie wejdą tutaj. Czy ty wejdziesz, krabie? Cześć, 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 cześć. A nie, po skale. Wejdziesz po skale, czy nie wejdziesz? Okej, okay, chyba się zablokował, także jestem tutaj w miarę bezpieczny. Ja już nie będę wam pokazywał, jak po raz kolejny, wiecie, stawiam te wszystkie rzeczy, jakieś takie podstawowe, typu namiot i tak dalej, tylko wykorzystam właśnie ten czas, żeby sobie tutaj wszystko przygotować, a w kolejnym odcinku postaram się już podzwiedzać tą wyspę. Będziemy zwiedzali, będziemy sprawdzali, co tutaj, jakie sekrety ta wyspa skrywa. Także ja wam dziękuję. W tym odcinku Stranded Deep to by było na tyle. I w ogóle taka ciekawostka, gra była za darmo parę dni temu. Jak ja to nagrywam, to dzisiaj ona jest za darmo, ale dla was to było parę dni temu. Także na Epic Games rozdawali Stranded Deep za darmo. Jeżeli ktoś ma, no to super. Jeżeli nie, no to zajrzyjcie sobie na G2, bo pewnie też tam to dostaniecie taniej. Do zobaczenia. Cześć!